chcę was zachęcić i zaprosić, byście się przywitali ze sobą nawzajem. Rozejrzyj się, kogo nie znasz. Nie z osobą, którą znasz, ale kogo nie znasz. Podaj swoje imię. Duchu Święty, zstępuj na nas w tym przywitaniu. Dziękujemy ci za dar młodości, za tych pięknych młodych ludzi, którzy przyjechali dzisiaj spotkać się z tobą, Duchu Boży, spotkać się z Jezusem. Zstępuj też na tych, którzy jadą, którzy dotrą na godzinę 19. I zapraszam, byście wszyscy powstali w pieśni na rozpoczęcie mszy świętej. Będziemy wołali: strzeż mojego serca, Panie, Ojcze Niebieski, który wszystko możesz w tym czasie wakacyjnym, który przed nami jest. Obroń nas wszystkich od wszelkiego zła, ludzi, miejsca, do których pojedziemy. W tej mszy prośmy Pana o czas dobrych wakacji dla wszystkich młodych ludzi, dla was, dla waszych przyjaciół. Ojcze niebieski, który wszystko możesz, zbaw nas ode złego, uwolnij od jego wpływu ludzi i miejsca, wśród których przyszło nam żyć. Nade wszystko strzeż mego serca, strzeż mego serca, Panie, strzeż mego serca, o Panie, serca mego strzeż, mego serca, strzeż mego serca, Panie, strzeż mego serca, o Panie, serca mego strzeż. Ojcze, Ojcze niebieski, który wszystko możesz, zbaw nas ode złego, uwolnij od jego wpływu ludzi i miejsca, wśród których przyszło nam żyć. Wznieśmy dłonie wysoko. Nade wszystko strzeż mego serca, strzeż mego serca, Panie, strzeż mego serca, o Panie, serca mego strzeż, mego serca, strzeż mego serca, Panie, strzeż mego serca, o Panie, serca mego strzeż. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Kochani, dzisiaj w tej Eucharystii modlimy się za świętej pamięci ojca Józefa Kozłowskiego, założyciela Mocnych w Duchu, w 14. rocznicę jego śmierci. Tą intencję zamówiła wspólnota Kanaan. Modlimy się też za świętej pamięci Łucję Gwardę. Kochani, przywitaliśmy się już ze sobą. Witajcie bardzo serdecznie na tej mszy świętej, która jest uwieńczeniem dzisiaj, takim wielkim dziękczynieniem za całe dzieło uwielbieniowej Łodzi Ratunkowej i za wspólnotę Młodość. Lubię to. Jest za co dziękować Panu Bogu. Od początku tego roku szkolnego było tutaj wiele spotkań niesamowitych. Myślę, że wspominacie te spotkania z Panem Jezusem, z Duchem Świętym, kiedy uwielbialiśmy Pana Boga, kiedy cieszyliśmy się z tego, że możemy tutaj być. Było też wielu gości. Ksiądz Bartczak, Piotrek Olo, który pokazywał nam sztuczki. Był też Marcin Zieliński i też jest dzisiaj z nami Kowal, ksiądz Marcin Kowalewski z zespołu Fragła i chciałbym, żebyśmy go teraz mocno przywitali.
Dobrze przygotujmy nasze serca na spotkanie z Jezusem teraz w trakcie Eucharystii. Gdybyś miał spotkać się twarzą w twarz z Panem Bogiem, co byś zrobił, co byś powiedział? Na początku powiedzmy Mu o tym, że potrzebujemy Jego pomocy, że często nie jesteśmy w stanie dobrze odpowiedzieć na miłość, być dobrymi córkami, synami, rodzicami. Panie Boże, chcemy Ciebie teraz za to wszystko przeprosić i dobrze przygotować się na spotkanie z Tobą. Zachęcam, abyśmy wszyscy śpiewali: Panie, zmiłuj się. Panie, który za nas umarłeś, zmiłuj się. Panie, który życie oddałeś, zmiłuj się. Niech Twe przebaczenie dusze nasze odrodzi, niech Twe przebaczenie czystym dzieckiem uczyni nas. Chryste, który byłeś posłuszny, zmiłuj się. Który uczniom nogi obmyłeś, zmiłuj się. Niech Twe przebaczenie moc pokory objawi, niech Twe przebaczenie ku braciom prowadzi nas. Panie, Synu Boga żywego, zmiłuj się. Panie, Dawco życia, nadziei, zmiłuj się. Niech Twe przebaczenie drogi nasze uprości, niech Twe przebaczenie miłość wielką rozbudzi w nas. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Ojcze, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, naglony duchem, udaję się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa, bylebym dał świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których przyszedłem głosząc Królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi,
Deszczu kwity zesłałeś, Boże, Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo. Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie, które w swej dobroci dałeś ubogiemu. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony, Bóg, który nas dźwiga co dzień, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, Pan nas ratuje od śmierci. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja. Ciela, aby z wami pozostał na zawsze. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
nas. Kochani, bardzo się cieszę. Pomyślałem tak sobie, kiedy zobaczyłem ten deszcz, który dzisiaj spadł. Panie Boże, dzięki Ci, że przypominasz mi o tym, że już mamy tylko kilka dni do święta wielkiego, zesłania Ducha Świętego, bo deszcz jest jednym z takich obrazów, które przypominają Ducha Świętego. I chciałbym trochę dzisiaj na ten temat powiedzieć każdemu z Was. Myślę, że jak wybieracie się w podróż, to nikt z Was nie chce wyjść w tą podróż, czy to jest w góry, czy na jakąś dłuższą wędrówkę, na pielgrzymkę, być może ktoś z Was był już kiedyś na pielgrzymce. Nikt z nas nie chce iść źle wyposażony. I często jest tak, że nasi rodzice mówią, weź jeszcze to, jeszcze tego będziesz potrzebować. Ktoś mądrzejszy, kto był już wcześniej, mówi, weź jeszcze scyzoryk i na przykład tą menażkę do wody. I Bóg Ojciec, nasz Bóg, jest bardzo podobnym Ojcem. On nie chce, ażebyśmy przez życie szli niewyposażeni. I przy Chrzcie Świętym każdy z nas dostał Ducha Świętego. To jest osoba, która pomaga Tobie w Twoim życiu dobrze wybierać, pomaga Tobie w wielu sprawach. Tylko trzeba Ducha Świętego często przyzywać. I chciałbym Wam powiedzieć takie dwie rzeczy, w których Duch Święty jest bardzo mocno potrzebny każdemu z nas. Pierwszą rzeczą, która jest taką domeną Ducha Świętego, jest to, że On nam daje światło. Wielu z nas często boryka się z takimi problemami, co wybrać, na przykład, w którą stronę pójść w moim powołaniu. Co mam wybrać? Mam jakiś przedmiot wyboru, jakieś dwie rzeczy i często mam taki dylemat, co zrobić. I Duch Święty, kochani, On często pomaga nam, jeżeli Go przyzywamy, ażeby nie robić głupich wyborów. Bez Boga, bez światła. Jest taka scena w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł chce pójść i głosić Pana Jezusa do Macedonii. Ale mówi, chcieliśmy tam pójść i głosić Pana Jezusa. Przecież to jest dobre, wspaniałe. Już w tylu miejscach byliśmy i chcemy głosić Pana Boga. I Paweł mówi, chcieliśmy tam pójść, ale Duch Święty nam zabronił. Powiedział, pójdziecie gdzie indziej. I my często potrzebujemy wołać Ducha Świętego, żeby nie robić głupich wyborów. Czasami mamy takie wrażenie, że coś jest dobre. Że to, co wybieram, jest bardzo dobre. Ale później się okazuje, no nie bardzo. Wychodzi często tak, że ten wybór nie był trafny. Być może dlatego, że nie przyzywamy Ducha Świętego, że Go nie wołamy. I chciałbym Was zachęcić do tego, jakikolwiek przedmiot wyboru macie w swoim życiu, macie do tego prawo, ażeby prosić Ducha Świętego o światło. On jest po to nam dany. I jeżeli masz na przykład dwie rzeczy do wyboru, to powiedz Duchowi Świętemu, przyjdź do mnie i daj mi to światło. Ja bym wybrał tą rzecz. Ja bym wybrał takie powołanie. Ja bym wybrał taką szkołę. A co ty na ten temat sądzisz? Jeżeli masz w swoim sercu pokój, jeżeli masz w swoim sercu ogień, że to jest okej, możesz mieć taką prawie 100% pewność, bo nigdy nie ma takiego czegoś, że jestem 100% pewny, ale możesz mieć pewność, że ten wybór jest podoba się Duchowi Świętemu. Jeżeli czujesz, że no coś jest nie tak, jakiś niepokój się wkrada, to warto jeszcze taki wybór odłożyć. Warto jeszcze prosić Pana Boga o to, żeby dawał. Drugą rzecz, w której bardzo potrzebny jest nam Duch Święty, jest uwolnienie. Radość z tego, że jestem wolny. Duch Święty jest duchem, jak sama nazwa wskazuje. Jego imię to jest duch. On jest wolny. I chce, ażeby każdy z nas był wolny. To, co nas więzi, to jest grzech. I Duch Święty często przychodzi do ciebie i pokaże tobie, że to, co robisz, to jest grzech. On tobie pokaże, że jeżeli na przykład bawisz się w pornografię, jeżeli oglądasz filmy, które po prostu niszczą całe twoje patrzenie na świat, to Duch Święty, jeżeli go będziesz przyzywać, jeżeli czujesz, że jesteś zniewolony i zaczniesz przyzywać Pana Boga, to Duch Święty pokaże tobie, z czego zrezygnować.
Jest taka małpa w Ameryce Południowej, kochani. Ludzie żyjący w Amazonii po prostu żywią się tą małpą, jest takim przysmakiem dla tamtych ludów i oni znaleźli taki sposób na złapanie tej małpy. Robi się taki otwór w drzewie, w pniu drzewa, na tyle duży, że małpa może swoją łapkę wsadzić do środka, ale on jest na tyle mały, że ona może to zrobić tylko przy otwartej dłoni. I na końcu tego pnia drzewa wkłada się orzech, przysmak tej małpy i ona, jak widzi ten orzech, to nie może się powstrzymać. Ona wkłada tam dłoń i chwyta ten orzech i przy zaciśniętej dłoni nie jest w stanie wyciągnąć tej łapy, ale ponieważ jest głupia, nie rozluźnia nigdy pięści. Człowiek po prostu przychodzi i ją łapie bez żadnego problemu. I to jest często taktyka złego ducha w naszym życiu, ażeby tak nam pokazać zło, ażeby tak nam pokazać grzech, że nie jesteśmy w stanie, nie chcemy od niego się oderwać, że mamy zaciśniętą pięść na tym czymś. A Duch Święty chce, żebyś był wolny. I on do ciebie przychodzi i często będzie ci mówił, rozluźnij to, oddaj to Panu Bogu, na spowiedzi. Znowu upadłeś? Oddaj to znowu Panu Bogu. Rozluźnij pięść. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj też w trakcie tej mszy świętej prosili Pana Jezusa o Ducha Świętego, żebyśmy Go przyzywali, żeby to było w naszym sercu, żeby to był taki cel tej Eucharystii dzisiaj. Panie Boże, daj mi Ducha Świętego na nowo, żebym był wolny i żebym nie wybierał głupio w swoim życiu. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali. I poprośmy Pana Boga we wszystkich naszych intencjach. Prośmy Go dzisiaj z wiarą, bo On jest dobry i chce nam to dać. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Jezus dawał mu potrzebne dary, dawał mu siłę i zdrowie do prowadzenia Kościoła, do bycia sterem na statku, którym jest Kościół. Módlmy się również za naszych ojców, jezuitów, za wszystkich księży, żeby byli czystym, przejrzystym drogowskazem do Ciebie, Jezu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby słuchali natchnień Ducha Świętego w prowadzeniu swoich wychowanków i dzieci, bo Ty, Panie, jesteś najlepszym nauczycielem i rodzicem. Ciebie prosimy. Ojcze, powierzamy Ci też wszystkie osoby cierpiące, wszystkich naszych bliskich, którzy są zniewoleni, którzy są zajęci przez różne choroby. Prosimy Cię, ażebyś zesłał na nich swojego Ducha Świętego, Pocieszyciela, ażeby On każdą chorobę zwyciężył uzdrowieniem i żeby każdy smutek przemienił w radość. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za całą młodzież. Za młodzież tutaj zgromadzoną, za tych, którzy Ciebie szukają, ale też tych, którzy nigdy Ciebie nie poznali, bądź z Ciebie zrezygnowali. Prosimy Cię, aby oni mogli być bliżej Ciebie, mogli Ciebie poznać bardziej i uczestniczyć w życiu wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych, szczególnie za zmarłych z naszych rodzin, którzy byli nam szczególnie bliscy i których nam teraz brakuje, aby zaznali życia wiecznego i abyśmy się kiedyś jeszcze spotkali. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za nas tu obecnych, abyśmy w pełni akceptowali siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo jesteśmy piękni Twoim pięknem. Ciebie prosimy. Prośmy też w intencjach tej mszy świętej. Panie Boże, uwielbiamy Cię i dziękujemy Tobie za życie ojca Józefa Kozłowskiego i prosimy Ciebie o to, żebyś go przyjął do swojego domu w 14. rocznicę śmierci. Prosimy Ciebie o rychłą jego beatyfikację. Ciebie prosimy. I za zmarłych, zwłaszcza za świętej pamięci Łucję Gwardę. Ciebie prosimy.
Boże nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty wysłuchałeś tych naszych próśb przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziś stoję, Panie, przed Twoim majestatem. Chcę Tobie zawierzyć moje życie. Wszystko, co mam i posiadam, Tobie daję. Chcę tylko należeć już do Ciebie. Chcę tylko należeć już do Ciebie. Chryste, Ty jesteś moim pokarmem. Panie, Ty jesteś moim napojem. Jesteś źródłem dla spragnionych. Jesteś życiem i zmartwychwstaniem. Chryste, Ty jesteś moim pokarmem. Panie, Ty jesteś moim napojem. Jesteś źródłem dla spragnionych. Jesteś życiem i zmartwychwstaniem. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, święty Pan, Bóg zastępów, pełne jest niebo i ziemia Twej chwały. Święty, święty zastępów, pełne jest niebo i ziemia Twej chwały. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Twoje, Panie. Hosanna, hosanna, hosanna na wysokości. Hosanna, hosanna.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, o ojcu Józefie Kozłowskim, o świętej pamięci Łucji i tych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej mężem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ignacym z Loyoli, świętą Faustyną, patronką Łodzi i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zachęcam was, kochani, w trakcie tej modlitwy, Ojcze nasz, możesz wyciągnąć swoje dłonie przed siebie albo wznieść je do góry, taka, żeby dać Panu Bogu, naszemu Ojcu, je napełnić. Módlmy się wspólnie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego, Ojcze nasz, Ojcze nasz.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie czule znak pokoju. Grzechy świata, gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kochani, Komunia Święta będzie udzielana co najmniej w czterech rzędach, tutaj w dwóch na środku i w dwóch po bokach. Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Myśmy poznali i uwierzyli miłości Boga ku nam. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Kto trwa w miłości, ten trwa w
w Bogu, kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim, bo Bóg miłością jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Nie lękaj się miłości, bo Bóg miłością jest, a doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Bóg pierwszy ukochał nas, bo Bóg miłością jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłość wierna jest. Chcemy Cię, Panie Jezu, uwielbiać z całego serca za to, że dajesz nam miłość i pozwalasz nam jej doświadczać, że miłość jest tutaj dla każdego z nas. I chcemy Cię uwielbić naszym śpiewem, naszym gestem, naszą radością. Jeśli komuś będzie wygodnie uwielbiać, to zachęcamy do powstania i niech każdy gest będzie teraz naszą modlitwą na cześć naszego Boga. Wielbię Cię. Ufam Tobie, kocham Ciebie.
módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami. Pokornie Cię błagamy, aby ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kochani, takie dwa ogłoszenia. Za moment rozpoczniemy uwielbieniową łódź ratunkową. Wydarzenie tylko dla młodych, dlatego wszystkich dorosłych bardzo chcę prosić o to, żebyście jeszcze przez moment z nami zostali. 2 minuty. Pomódlcie się za nas. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda łódź ratunkowa, to zapraszam na YouTube'a, na kanał Mocni w Duchu. Będzie to transmitowane, więc możecie razem z nami być i się modlić. Kochani, i takie ogłoszenie dla całej łodzi ratunkowej, myślę, że to warto, żeby teraz to padło, od września nasze łodzie ratunkowe będą w piątki. Ogłoszenia zawsze będą wcześniej podawane, którego dnia miesiąca, ale teraz będziemy je mieli w piątki, więc chwała Panu. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. I miłością, Duchu Święty, który wstąpiłeś na ziemię, ogarnij swoją mocą wszystkie ludy, narody. Uzdolnij nas do przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa. Zaśpiewajcie ze mną. Rozpal w nas swój ogień, chcemy zapłonąć. Rozpal w nas swój ogień, chcemy Jezusa. Uzdolnij nas do przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa. Oto ja, poślij mnie. Piosenkę jeszcze raz od samego początku. Wszystkich, którzy wchodzą, dla nich 4 oklaski, uwaga. 1, 2, 3, 4. Bardzo dobrze, nabiliście. Zapraszamy was do środka. Poprosimy o wyświetlenie pierwszej zwrotki. To jest bardzo prosta piosenka. Zanim zaczniemy uwielbieniową łódź ratunkową, chcemy zapłonąć. Chrystus jest w nas. Wołajmy, Duchu Święty, który zstąpiłeś na ziemię, ogarnij nas swoją mocą i miłością na cały czas wakacyjny, który jest przed nami. Jesteście gotowi? No to zaśpiewamy razem jeszcze raz cały utwór. Duchu Święty, który zstąpiłeś na ziemię, ogarnij nas swą mocą i miłością.
wstąpiłeś na ziemię. Ogarnij swoją mocą wszystkie ludy, narody. Uzdolnij nas do przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa. Oto ja, poślij mnie, oto ja, poślij mnie. Rozpal w nas swój ogień, rozpal w nas swój ogień. Chcemy zapłonąć. Rozpal w nas swój ogień. Chcemy Jezusa. Zaśpiewajcie, rozpal. Rozpal w nas swój ogień. Chcemy zapłonąć. Rozpal w nas swój ogień. Chcemy Jezusa. Uzdolnij nas do przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa.